Nie masz miejsca. Za każdym razem właściwie jest chyba co innego. O, ty, paczek, a broń tu jest. O kurde. M249. O kurde, ty... Jest coś takiego? No zobacz. Jesteś o tu, Boże. O matko, widzę, no. Ja z Karem biegam tutaj, ale... To musi ze zwrotu wlec. Rambo mode! Jezus. Ale poniewieracz. A tak się z Kara z... Cześć, Zobak, dobry wieczór, hej, hej. Cześć, zabij z tego. No, tego już nie wiem. Jakiś film polecam. Deepwater Horizon polecam. Deep Throat Horizon. Ale to, co, w ogóle... to, co nie tak ogląda, to nie polecam, no. W ogóle dzisiaj ten. Dzisiaj gdzieś na YouTubie znalazłem... znalazłem taką rzecz, że koleś się znalazł ze zrzutu. Miał ten taki kamuflaż krzaka snajpera. O, oh, no! Jest gili, jak się... gili kamuflaż, coś takiego. I biegał krzakiem. Cześć, menażysta, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam wszystkie nowe osoby, ja jestem Nitek, słyszycie też Jeża. Zapraszam serdecznie na ewentualne followy, żeby wpaść na kolejne streamy z Battlegroundsów, chociaż beta teraz się wyłącza chyba jutro. No ale przecież na premierę będziemy grać, no hello, no. W Early Access, no, premierę, no, no. Premiera Early Access. Co, miasto? Bo tutaj jest to miasto. Tak, to miasto? No, a... jest to miasto, no, czy nie? No tak, tak, to miasto, bo to miasto jest trochę dalej. Tak. Mhm. Ale tam polecam zobaczyć. No dobra, lecimy. Jak tylko F się pojawi. Już się pojawiło. Hej ho, da 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 da. Kurde. Co tym się... No są tutaj Gilly City, no? Są. No, Wen jest taką marą nocną. Przychodzi i mówi, tęsknię pany, ale tęsknię, cześć. Stęskiłem się, odhacz. No, to przychodzi Martyna taka na YouTube przychodzi. Jestem odhacz, moją obecność. Jestem odhacz, byłam. Mała owieczka też jest podobno, siedzi i nigdy nic nie mówi, nie wiem dlaczego. Zaszczyciłam obecnością mą cię. No, no, no. Ty, a ja w ogóle tak spadam. Ty, a tu są te. W tym mieście na przykład jest mniej więcej, gdzie ja spadam, właśnie powinno być jakieś auto, z tego co pamiętam. Bo tu nie jestem. Ty, chłopie, jedziesz, nie wiem, czy ty widzisz, że leci z tobą na randkę. Będziesz miał ten niezły gangbang. O Jezu, niu. No widzisz, właśnie dlatego nie podnoszę nigdy kamery. Leć w moją stronę, bo tu chyba nikt nie spadł poza mną. Kurde, ale zlagowało drzwi, nie chcą się otworzyć. Dalej. Kurde, jakaś pusta chata. Penkillery. Spadamy stąd teraz. Police vest. Kusza, no dobra, biorę tą kuszę na razie. Weź, cokolwiek weź. Nitek! Co? Ratunku! Co tam? Ratunku! Co tam? Ale sprzed czym? O kurde, jest Skar. Ja mam kuszę, z czym ja cię mam ratować? Synek. Hektary do strefy. No najwyżej umrzemy zaraz. A ty jesteś tu obok, dobra. Ja jestem tu obok. Na ten wehikul? Jaki to błąd, kurde? Dobra, chodź i, chodź i ten, a na tym wehikul czy że ten, tak byś chciał zatankować. Masz plecak? Nie. Ja tu jest level drugi. Dobra. Od razu. No ja nie mam plecaka na razie, mam apteczkę. Chodź. No nie, czekaj, bo sprawdzam dom. Chodź na level drugi, chodź. To jest police vest, level 1, dobra jest. Te westy, kurde, na tych ustawieniach to wyglądają tak, że poszle się Boże. Wszystko tak wygląda. Ja myślę, że spadamy i lecimy już po tej ulicy po samochód. Ty mogę sobie mieć red dotę do kuszy. Można. No co jest, kurde, otwieraj rzecz to. O, pompeczkę mam, dobra. Nie, to kar jest. Kurde, skończyło mi się miejsce. Dobra, gdzie masz ten plecak, synek? No byłem tam, w takim budynku. Fajnie. Fajnie. Tu, o, dobra, chodź, tutaj jestem. Tu. Jest skoro się już leci do mnie, już będziemy strzelać do mnie, Jerzu, strzelają do mnie. Gdzie? Z mojej lewej. Tam właśnie jak patrzysz.
Dobrze, dobrze, tam koleś wychodzi za rogu. Nie widzę nic. No wychodził tam. Z twojej prawej to chyba wypadało. Podniosę sobie, biorę. Bo zakrwawiłem tamte. No się uleczę jakoś czy coś. Leczę się, spoko. Panie, przytyłeś, bo tupasz hopę jak stado słoni. Podamy stąd wieżę, chodź, idziemy po to auto już tam. To auto jest kawa... A, no to auto jest w prawo, a gdzie jest strefa, poczekaj. No dobra, to akurat tam wszyscy będą biec, nam to auto już ukradli. Trzeba tak założyć. Nie możemy tak zakładać. Nie możemy tak zakładać. Bo nie możemy tak zakładać. Cześć, Sani, cześć. Jestem laską. To odważne deklaracje. To lecimy, bo tam jest ten buggy. Patrz, jaki jestem fajny, o patrz. Z przodu lepiej widać. Tam leci. Holografa, a tu backpack. I okularki mam, czekaj, okularki sobie. Tu jest to miejsce, gdzie jest ten buggy tam przy drodze zaparkowany, tylko że wszyscy będą tam biec, bo się tam strefa ciągnie. Lecę przez las. Dobra. To jest very low, to nie jest low. Wypraszam sobie. To jest very low. Ultra pro to się nazywa, przepraszam cię bardzo. Tak jest. Gram na very low, bo no widać więcej. Jest potwierdzone info, że widać więcej. Ja bym nie rozróżnił tych ludzi w tych. To jest tak fajnie to wygląda, jest tak przyjemnie dla oka na tych ultra, ale no kurde, grać to tak średnio. A ciekawe, jak buty zbierasz, to szybciej biegasz na przykład w innych. No bo po co te buty? Kwestia wizualna, no to bez sensu. Tak daleko jesteś ode mnie. O, bo ja szabrowałem jeszcze. Znalazł czas. Dobra. Musiał. Ale nie ma już tego auta chyba, bo to tutaj było. Jaka talia, nie? Przez to, że tyle biega. No. Czekaj, ja sobie holo tylko założę, czekaj, red dotę sobie dam. A ty weź tam przy drodze nie stój może. Założyłem sobie red dotę na skara. Okej. Okay. Wyciągnij nóż, będzie szybciej, ty, ale jak schowam broń, to nie jest szybciej. Powinno być. Nie jest szybciej trochę chyba. A czym się chowa broń? Echa? X-em. Nie. X-em. Jest tam buggy. Chyba, to, albo to płot. Nie. Nie, jest bugi. Nie, to jest jakiś zardzewiały w kuracz. Zaraz będę w strefie, także nie wiem. Będą no te budynki, też... do których tam byliśmy, co wylądowaliśmy na tamtej grze. Dobra, i tak trzeba będzie biec, bo już się strefa zamyka, więc nie ma za bardzo jak się zatrzymywać. Bo zaraz się będzie zamykać znowu. Tak. No faktycznie, żeśmy zostawił na pastce. Najpierw powinniśmy brać auto, a potem lód. Nie. To nie jest dobra strategia. No to jest zbędne. Biegnę. Teraz mamy takie Daisy. Daisy Arma. Lekcja pierwsza. Modrzew. Tutaj tak. Tutaj bardziej jest takie sosenki. Tutaj sosenki. Las sosnowy typowo. A to nie jest H1Z1. Tutaj jest zupełnie inna gra. Tutaj tak nie zadziała. Co, wysiadanie? Nie, najpierw samochód, potem lód. Nie. Tutaj za wolno samochody jeżdżą. To jest za wolna akcja, żeby takie coś grało. To jest zupełnie właśnie... Biegną za mną dwóch typów, biegnie za mną, wiesz, Jerzu? Ale jak biegną to? Jakoś tak na bok. I mnie chyba nie widzą, ale widzę, że biegną. Widzę. Zbiegają tam z góry, nie, ale nie strzelają. Właśnie widzicie, Ultra Pro, ja ich stąd widzę, nie? Jak oni tam biegną. Elo, Mateusz Sikora, pozdrowionka, powodzonka! Dzięki serdeczne. Witam cię, hej, dobry wieczór. Na ile tam przyszedłeś? Witam cię, niezmiernie mi miło, że zdecydowałeś się odwiedzić mój stream. Ponownie. AKM-a biorę, proszę bardzo. Dobra, ja mam tą kuszę nieszczęsną i kara mam. Nie wiem, czy ktoś nie strzela do mnie czasem. Chyba tak. Nie wiem, czy do mnie. Strzelają się w każdym razie na plecach. Mam. Tu jest pompka. Dobra, to czekaj, ja już idę do następnego budynku. Ale tu ktoś mógł być, bo nic nie ma na środku. Kurde, otwieraj, że to. No, to są granaty. Pusto.
Szkoda, że kamperem nie można jeszcze mety poważyć w nim. Fajder, o. Kara sobie wszystko na... Użyłem praktycznie. Ty biegasz? Na skara. Nie, ja nie biegam. O coś słyszałem. Kurde, biednie. Chyba ktoś tu był wcześniej. Ale drzwi no jak ty? AKM aby zostawił? A, no nie wiem. A wziąłeś go? Tak. Dla mnie? Nie. Nie, tu pusto wszędzie. Jakieś takie zszablowane. Idziemy, chodź, idziemy dalej. Jeżeli zaraz by... Podamy przed tą strefą, przed tymi kolesiami. Ja już lecę dalej. Dobra. Hełmów nie mamy, wiesz? Tak trochę bida. Nic nie mamy. Którą, tam do tych silosów, do tych tych? Do tego silosu na zboże, po lewo? Nie przez pole? Ej. Gdzie? No tam po tam? Lewo. No. Możemy, ale to będzie za blisko granicy strefy, musimy bardziej tam ktoś jedzie, jedzie auto tam, jedzie auto, jedzie buggy. Podjechało tam buggy. To nie idziemy tam, nie, idziemy gdzieś tutaj, na wprost tam do tych budynków. To bezpiecznie trochę, chociaż też bez sensu, powinniśmy iść tak po skosie na lewo zupełnie. Ale dobra, chodź, tutaj idziemy. Nie robisz szabru na tych, na małych tych takich rzeczach? Myślę, że tu nic ciekawego nie będzie? Dwóch kolesi nas goniło, więc nie chce mi się. Police West i drugi też Police West, chodź. Kurde, no to ja już tu nabiegałem się. Gdzie no. Ty jesteś? No tu, w tej shopie jest dwa Police Westy były. Kurde, no nic nie widać, no to nic nie zbliżę. Don Wojtek, dobry wieczór, hej, hej! Podbiegnijcie i zabiegnijcie im bugi, no. Chyba, że nas zauważą. Powiedz Jerzy Nitkowi, żeby nie biegał po głównych drogach. Tak Cieszani pozdrawia właśnie. Pozdrawiam Cieszani. Idziemy. Jaki kamper. Kilogramy ważą. Siemka Nitka, się tak z przyjemnością ogl ze mną, bo ciągle ogl. A, okej, Mateusz. Siemka Nitka się z taką przyjemnością ogląda, że mógłbym go ciągle oglądać. Ale ktoś ci brali, oglądaj ciągle. Nie wiem. Dobra. Topy i zrzut leci. O, zrzut poszedł tam w las, to może tam odciągnij tych typków. Nie giną. Nie giną. 46 life. No to biegniesz tak mniej więcej w sumie tą prędkością? No trochę szybciej biegniesz chyba. Bo masz szybszą animację biegania. Cześć Hubert, dobry wieczór. Bo jestem wytrenowaną laseczką, no. Moje granie przekonało cię do kupna Styxa, ale poprzedniej wersji. Tutaj buggy ktoś podjechał. Bierzemy buggy i spadamy. Nie, kradnij, nie wchodź tam. Idziemy stąd, bo tu ktoś był już. Chodź. Bierz buggy, idziemy stąd. No nie, no ja idę do tyłu. I spadaj. Kradniemy go i jedziemy. Cieszę się, jak ci się podoba, Wojtku? Mam nadzieję, że srogo, bo... Tam ty... biega, biega koleś tam. No biega, wyszedł, że mu ukradli auto. Dobra, jest trochę bardziej na ten, na środek. Albo na wprost co jakiś, wyszedł koleś, kurwa, auto mi ukradli. Nie, zostawiłem na 5 minut, kluczyków zapomniałem, właśnie się wrócałem po nim. Mogę się założyć, że był Niemcem, a my jesteśmy Polacy, tak właśnie bo chciało być. Dobra, tutaj coś, czekaj, otwarte. Otwarte, jedź stąd. Musimy gdzieś jechać w jakieś mniej oczywiste miejsce, poczekaj. Na lewo jedź i na granicy jak będą pola po lewej stronie, na lewo skręcaj już, na północ się kieruj, na północ. I tam przy polach będzie jakiś ten. Cześć Hajben, dobry wieczór, hej hej. Podoba ci się ten Wojtku? Cześć Tekrosko, pozdrawiam. Pozdrawiam, dobry wieczór, hej. Musimy mieć hełmy. Tu? Mhm. Patrz, otwarte? Nie wiem, nie zauważyłem, za szybko jechałem. Otwarte, patrz, chodź, otwarte. Dobra, to będzie oranie, chodź. Kuźwa oranie. O Jezus, nie umarłeś nigdy w słusznej sprawie z głupiej rzeczy, bo chciałeś hełm albo celownik do skara. Czy takie, żeśmy dziwnie umierali w tej grze? Nie. Nigdy. O Jezu, no, ale kurde, jak się nie postrzelasz, to się nie nauczysz nigdy. Ja do tego, jak gram sam... Ale ja umiem strzelać. Ja umiem, ja nie potrzebuję nauki strzelania, ja potrzebuję to wygrać po prostu. To dlaczego cały czas uciekamy przed tymi ludźmi, a nie idziemy w konfrontację? Bo mi kazałeś ukraść samochód, ja tam poszedł do niego i go przywitał salwą powitalną. No, na pewno. Słyszę właśnie, że nie chcesz się uczyć strzelać.
No bo umiem, O, ej. a nie, myślałem, że znalazłem kaskę. Wymieniłem sobie czapeczkę na czarną. Level drugi, no dobra, mam level drugi plecak. Serek, wiesz co, robił gościu, który robił też O, mam hełm! między innymi H1Z1, więc i to też jest Battle Royale, także także może być, wydawać się podobne, aczkolwiek to jest Unreal Engine Nie tak, 4, tylko spadamy, stąd tu nic nie ma. My gramy na najniższych detalach, więc jest taka generalnie kupa wizualna póki co, ale generalnie, znaczy Ty, bo jak tu nie jest ten gramy. kościół i z tego kościoła nas zaraz będą łupać, panie. Czekaj, czekaj, patrzę, czy nie Czekaj, mam. czekaj. Nie mam kasku, dobra, już idę cię. Masz to auto? Znaczy Jeździmy autem? w sumie to czekaj, jak gdy jesteśmy daleko od centrum strefy? To nie, to jest dobra baza teraz, żeby tu zostać i żeby przykampić. W tym domku coś da wyjść na dach tamten tutaj, co znalazłem hełm w nim. Także jak nie grałeś wiem. w H1Z1, to trochę styl zabawy jest inny, bo jednak gameplayowo Szani. się to różni. Najniższe detale, bo więcej dużo widać na najniższych detalach, to jest. Potwierdzam info. Ale ten, no. Ale trochę się różni rozgrywkowo. To trochę tak jak Call of Duty i Red Orchestra na przykład. No niby ta sama strzelanka, ale jednak co innego. W wielkim uproszczeniu gatunkowym. Klucznik nie ostrzce klawiatury. Strzelają w ogóle tutaj jeżdżą, wiesz? Nie wiem, czy słyszysz. A to tam dalej, na wprost gdzieś. Oczywiście nie idzie coś dojrzeć, bo nie mamy lunety, no i... Bo nie chciałeś iść dalej, tylko stwierdziłeś, że to dobra baza. No, no, zatkało, kakao. Właśnie. Tak, 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 dobra. To idziemy dalej? Nie wiem, możemy iść. Te bugi tam stoi takie samotne. A, no i obczaiłem też metodą prób i błędu, że z pierwszego piętra można skakać bez straty energii. Także jak widzisz, grałem to fest 20 parę godzin. Jakieś Super. takie rzeczy wiem. Ty jednak jesteś skill master. Mhm. Gdzie jedziemy? Dziś też ultra low, bo na telefon masz taką jakość, że nie widać, tak. Na pewno nie do kościoła. No to nie do kościoła. Cieszę się, Serek, że mogłem ci pomóc. Nie wiem, czy to jakikolwiek utwierdza cię w wyborze tej gry, czy też nie. No bo to zależy, wiesz, wiadomo, każdy lubi inne gry. Na przykład H1Z1 to średnio, ale tu bawię się przednio. Jak Jerzy nie jest za kółkiem, kurwa, znowu to zrobiłeś. Ale co co samo za się gościu? Zrobiło, no kuźwa, nie, samo no. Się, no. Dobra, chodź, tutaj są domki jakieś. Nie, czy idziemy do kościoła? Nie. Nie? A to dobra baza będzie. Może lunety nie. będą. Sam będziesz lunetą. Jest taka mapa w Battlefieldzie, tam też jest kościół. A jutro DLC do Battlefielda będzie. W niedzielę nie byłeś? Ja? Tak cię ciągnie? Na tygodniu? W 93 ostatni raz. Okej. Okay. Wtedy dostałem Amigę za to, że poszedłem do kościoła. To był dobry Brawo ty! Otwarte drzwi tu są. No, a jakie myślałeś, że znajdziesz? Czy co? Tam są zamknięte. Synuś, chodź. Mówię, nie, dostaniesz Amigę. No dobra. To jeszcze obierz sukienkę, dostaniesz Another World na grę. No dobra. Hełm, wiesz. Też mam. Pompka jest też. Dobra, to jest level drugi hełm, jak coś tam przy wejściu no, na schody. Ale ja nie wiem, co to tam za bardzo jest. A co to jest za celownik? Red Dota. Dobra, przyda się na ten. Na AKM-a. Gripy nie. Czy kibriki też nie? O, Police West mam, a nie wiem, czy ja mam jakiś? Nie, chyba. Mam Police? Ja mam Police West. Jezu, mam świra na punkcie blendowania. No, ty to masz hobby heksę na tym L4, naprawdę. Ty czemu ja jestem ranny? A, bo żeś dachowo, dobra. A to czemu ja nie jestem? Bo ja siedziałem na tym, na górze. Nie. No, siedziałem na górze, a ty się prowadziłeś, nie? No tak było, ale to dlatego jesteś tam. Dobranoc, mała owieczko, znowu żeśmy nie porozmawiali, wiesz co? Tak liczyłem na to, że tu wiesz. To jest kar, działa, tak? Czy coś. Nie bierzemy tego kara, rozumiem. Chcesz kara? Zamiast pompki? Nie, no ja mam pompkę i mam. Kurde, a ten kar to był mój. Tylko, że sobie złe broń sobie wymieniłem. Czekaj, plan? Tego kara. Ty, bo tutaj będzie tutaj walka, idziemy na piętro wyżej. No, już słyszę, że idą. Kurwa, Jerzy, weżesz, no. 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 Piętro wyżej powiedziałem, idziemy, a no ty dobrze, co to słyszysz? Bo jest tu hełm, po pierwsze, a po drugie po kara no to idzie. Ci mówię, dawno temu ci o tym mówiłem, że tu jest. No ale ja ominąłem go przecież. To jak sobie miałem go wziąć z piętra?
No, mam bowieczka. Mam Trzymam cię zostać za na dole? słowo. Jezu, nie wiem, no ja poszedłem do góry, bo kazałeś mi iść do góry. No jeden musi być na górze, a chyba drugi jeden musi być na dole, Co nie za wiem. typo? No, myślę, co tu zrobić. O Jezus, daj się ponieść flow. Co wygrać? Nie się ponieść flow. Paolo Nitkello. Jezus Maria. Jeśli nie wiesz, co masz zrobić, zrób to, co serce ci podpowiada. No hopie, najwyżej umrzemy, to tylko gra. Ja muszę się wyluzować, ja muszę się nauczyć grać w tą grę i nie denerwować tak bardzo, jak się denerwuję, no. Ja się strasznie denerwuję na takich grze, ja nie rozumiem tego. Inne shootery nie robią mi tak, jak umieram, ale tutaj to strasznie mnie to bierze. Emocje... Ale dzięki temu masz lepszą satysfakcję, jak wygrasz. No tak, ale ja nie rozumiem tego, dlaczego dopiero ta gra tak? Ja w żadnych shooterach się tak nie czułem, jak tutaj. No zwłaszcza na tym samym końcu, gdzie jest tak, jak wiesz... leżysz gdzieś tam w tym i łazi gdzieś dookoła ciebie jakiś typ. Jak Trynkiewicz przy piwnicy. No, to strefa ściąga. No i leżysz, ja nie rozumiem, ja mam ciśnienie takie, że mi tutaj łeb rozwalało wczoraj na przykład, jak była ta ostatnia akcja, to ja już po prostu tu umierałem przed monitorem. To było dopiero, ja nie rozumiem, dopiero ta gra tak, ja nigdy tak się nie czułem na shooterach żadnych. Biorę tutaj. Może dlatego tak ją lubię. Szczelają się gdzieś. W ogóle... Ten, mam dzisiaj soczek ze skórką pomarańczy. Bardzo dobre. Można kupić taki w Kauflandzie. Bardzo dobre. Nazywa takie dziwną etykietkę ma pomarańczową. I w Kauflandzie jest takie soczek z pomarańczą. Bezalkoholowy oczywiście. Jak się zmienia stronę? Smacz. Ty czekaj, bo łuska mi wypadła. To znaczy, że ktoś tutaj strzela albo kar jest. Jaką stronę? Bo jesteś jesteś po prawej stronie ekranu bardziej albo po lewej, z kamery tak jakby. To nie wiem, sprawdź te klawisze. Nie, no naprawdę, strasznie się... No wiecie, w innych grach to lecę na rympał, tam nie patrzę, nie? Oram, ginę, wstaję, resp, teges, jadę dalej, chyba to dlatego może ten permdev taki... Nie wiem, nie rozumiem fenomenu tego, no, ale faktycznie tak się dzieje. Emocje tu mam jak w żadnej innej strzelance, serio, serio. Pamiętaj, żeby nie stać za blisko ściany, bo broń wychodzi. 31 Biegasz? Zostało. Nie, chodzę, normalnie. No, holo na karze mam, wiesz? Też mam, znaczy mam dotę. Nie, dotę mam, nie? Pamiętaj, że z shiftem możesz przybliżyć jeszcze. No i to jest ten moment. Gdzie jak gram sam, to robię... Głupie rzeczy. Głupie rzeczy robię. No, jesteśmy w strefie ciągle. Ciągle jesteśmy w strefie. Ale to już długo nie pobędziemy. To jest ostatni raz, kiedy jesteśmy w strefie. No to ja bym wychodził stąd. Co będziesz się tu czaił? No to chodźmy. Poczekaj, wrażenie miałem, że kogoś widziałem, ale chyba nie. Z prawej idą. No to czemu żeśmy nie wyszli frontem? Jak mówisz, że z prawej i wychodzisz na prawo. No dobra. Proszę państwa, Sosnowiec. Dziomek pisze, że samolot mu leci za oknem, już miał ostrzegać ten, żebyśmy zrzut sprawdzili. Może jakiś, nie wiem, budyneczek? Patrz, jak tu jest wolna przestrzeń. I dom otwarty przed nami. No. Może wejdźmy do tego domu, co jesteśmy obok niego? Za blisko, musimy iść dalej. Ja już do niego wlazłem. No dobra. To są fajne akcje, kurde. A 1Z1 to kto jakiś oszołom by mnie już tu policyjką zaorał. Pewnie tak. Tu wejdziemy i tak. Teraz był zrzut. Tu wejdziemy, chodź. One się rypią tam.
Jest widok tutaj na plażę. Ale szaber chyba... A nie, ty patrz, znalazłem ten. M16 znalazłem. To bierz. To zostawiam kara jak chcesz. A ty masz. Nie chcę kara, mam. A ja dzisiaj też grałem sam. Podjechałem w tym bugiem do jakiegoś domu i ktoś mi go chciał ukraść. I też tak stał przy nim, a ja z okna go tam. Chcesz Red Dotę? Nie, bo przecież ja... Czekaj, Red Dotę miałem coś z kara. Poczekaj, mam Red Dotę jeszcze. Czy jest lepsze Red Dota czy Holo? Łupią się, łupią. Dobra, jesteśmy. Fajnie, jesteśmy na szóstym. To są zrzuty sprzętu. Zrzuty z bombami to są czerwone strefy na mapie. Ty, zrzut jest przed nami, przed naszym domem. Cokolwiek to nie brzmi. To czyli będą tu już się kierować, albo my możemy iść na pole. Leży na środku pola, widzisz? Nie, ja nie widzę, bo jestem na dole i tutaj nie mam okna w tamtą stronę. Ale on już też prawie poza strefą, to już że go nikt nie weźmie. Idę na górę. No jest tutaj przy tym oknie, co go patrzę. No widzisz, strzela i łuska mi wypada. No, to właśnie jest taki bug. My jesteśmy ciągle w strefie. Coraz bliżej są. Tak, tak, tak. Tam leci dwóch typów, ale bardzo daleko, to nawet nie ma co strzelać. Ultra Low Gaming właśnie pokazał swój pazur, więc strefa ich chyba tam łapie. Właśnie kolesie wybiegli z budynku, który jest tam za tym zrzutem. Może któryś będzie biegł w moją stronę. To ja poczekam. Ten widziałem przy tych budynkach. One już nie są w strefie. To gdzieś ten koleś powinien tu biec. Czekamy na Ultra Low Gamingu. Tam dwóch biegnie z góry znowu, z mojej strony, w strefie już, więc poranieni. Widać, że duet tam był. Nie wiem, czy wy to widzicie, czaty drogie, bo... No bo wiadomo, że kompresja obrazu i tak dalej. No, tego byśmy nie, ja bym tego nie zobaczył normalnie, tym ultra, jakbyśmy grali. No nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Co ma lepszy zasięg? Rate? Firing rate? French? To jest tak samo mniej więcej. Czternastu. Ale mi się chce tu łazienki. Też. Nie mogę wysiedzieć. Już mi oko załzawiło od tego wiatru. Biegną na polu tam. Tam na polu po mojej stronie teraz biegną. Tak, i tam od tych budynków tam też są. Tam strefa, tak? Strefa ich zjada. Biegną dwóch. No, jest tutaj, też patrzę na kolesia. Ale pojedynczy biegnie. Nie wiem, czy strzelać? Jeżeli przez myślisz, pole. No nie, no przez pole. Co to za daleko są? No, ale podbiega. Chowa się tak tam. Tak będzie bliżej. Ile tam ich jest? Ja w moją stronę biegnie jeden. Trzech już? Tak, tam się strzelają. Dobra, pozabijali się. 11. Moja nie jesteśmy w strefie. Jesteśmy, nawet brakuje po prostu do strefy kawałek. Chodź. Chodź. Poczekaj, strzelę do mnie. Chodź. Dobra, spadamy stąd. Dostał z raz albo dwa. Uważaj, tam się strzelają przede mną. Ja jestem w budynku. Mhm. Tutaj wszedłem. Jeszcze nie jestem Idziemy. W strefie. Idziemy, chodź. Nie wiem, czy do budynku, czy poza. To nie jest w strefie, nic. Przecież nie zostaje tutaj. Ja umrę przy tej grze. To jest strefa. Ja jeszcze dużo ryzykuję, trudno. Nie ma tego.
Chyba wszędzie drzwi pootwierane już. To do ciebie? Cicho bądź. Przecież ci powiem. Cicho, bo ja tu teraz grube akcje. Idę na dach, a tu chyba się zrobi. Boże, jak zaraz umrę. Ty, tu nikogo nie było. Mam wrażenie, że się strzelali z tego budynku. Ty, zostało, jeszcze jedna para została. Tak? Hopy, zaraz tu się cebulki z włosami mi wypadają, hopy, z rąk już. Będę, hopy, wydepilowany. Nie jesteś w strefie. Tam są, jeżdżą przede mną są. Tu jest koleś w budynku. Nie wiem, co to było. Był zbagowany jak jeleń w The Hunterze. Zabiłeś kogoś? Mhm. Dobra, są tu przede mną gdzieś. To nie jest para chyba. Kurwa, Jerzy, nie biegaj, Jerzy. Został jeden gość. Mhm. No to mocna kampa będzie teraz. O Jezu! Jaka strefa, zobacz to! Nie wiem, czy jestem w strefie, czy nie. Teraz to jestem. Jestem? Jestem. Na pograniczu, ale jestem. Koleś musi być w budynku tutaj, gdzie ja jestem. Prawdopodobnie przede mną jest i jak go nie wychyli... No wystaje przez ścianę, ale nie jestem pewny. Czekaj, zrzucę tam coś. Kurde, dymny wrzuciłem. Smoka rzuciłeś ty? Mhm. No to worki na śmieci przez ścianę przechodziły. Jest, jest koleś! Rzucił tu granat. Gdzie? Leci od... od strefy tutaj... O, jest! Jest, spadł do dziury! Może go strefa zabije. Tam w dziurze jest, przed tobą, Jerzu! Jest! O Jezu! O Boże! O mój Boże, udało się! O kurde! Serwer shutdown się zrobiło! Mamy to! Winner, winner, chicken dinner. Yep. Ja ci sunę. To był mój jedyny kill. To był mój jedyny kill w grze. Jedyny. No ja zabiłem gościa, który się zlagował w ścianie, jak jelonki w kanterze. Dobra, wiecie co, moi drodzy, zarządzam minutkę przerwy.